Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że prezydent powinien być wszystkim gwarantem pewnej ciągłości polityki państwa w tym zakresie, bo po to ma dłuższą kadencję niż rząd, niż parlament. Jest potrzeba zlikwidowania pewnych enklaw wyłączonych z tej nowoczesności internetowej. To są głównie dotyczy to osób starszych, ale i na przykład niektórych obszarów wiejskich. Jest plan wprowadzenia szerokopasmowego internetu z ułatwionym dostępem. Wydaje mi się, że Polska powinna mieć ambitne plany i je ma w tej chwili, jakby objęcia realną możliwością dostępu do internetu przynajmniej 95% obywateli.